Tym razem Sieradz, a właściwie kawałek za Sieradzem. Instalacja Master One z osią C. No to w drogę. I zjazd na stację benzynową Circle K. Tankowanie, kawa i w trasę. Już dawno nie widziałem tej stacji z rana, żeby nie było ciemno. Zawsze jest ciemno, a teraz po tej zmianie godziny mam okazję obserwowania jej w dzień. Zawsze tankowałem w nocy. Trasa S7, zaliczamy most. Ładne są te mosty, nowoczesne, bardzo mi się podobają. I zaraz będziemy sobie wjeżdżać na autostradę A1. Ile tam zostało? 6 km do zjazdu na S6, później z S6 na A1 i jazda. I tak wygląda zjazd z S7 na S6. Most, no i w lewo. W lewo na południe. Po prawej stronie jest Trójmiasto, a konkretnie Gdańsk, chociaż jeszcze go za bardzo tam nie widać. Nie widać. Trochę widać dzielnicę jakąś willową, domki jednorodzinne. Dużo samochodów jedzie w prawo, bo w prawo jest obwodnica Trójmiasta, a tutaj w lewo lecimy sobie na autostradę A1 za jakieś 5 km, zaraz GPS pokażę, będzie bramka autostrady Amber One. Wszystkie Amber kojarzy mi się z Gold, a szczególnie w Trójmieście. Nie wiem czemu. No i tu mamy już zjazd. Zaraz będzie S6, a później... Za 600 metrów skręć w lewo na rozwidleniu. S6 przejdzie w A1. I autostrada Amber One. Pobór biletu. Autostrada bursztynowa. No to bierzemy sobie bilecik. Lecik do kontroli. Please wait. No, dawaj. Have a nice trip. Dziękuję bardzo. No i tym razem lecę aż do Łodzi. Koło Łodzi chyba zjadę na dwójkę, na A2, kolejna autostrada. Gdzieś tam za Sieradzem będzie zakład kamieniarski. I instalacja maszyny Master One z osią C. Coś nowego. Takiego jeszcze Mastera nie instalowałem. I z kolegą, z nowym kolegą, technikiem. Z autostrady Amber One wybiorę sobie trzecią bramkę. Ach, zajechał mi drogę. Łobuz jeden. Co my tu mamy? My i tak mamy. Co my mamy? Rutex. O, Rutexem płacę, więc nie interesuje mnie cena.
cena, że tak powiem, jest, a właściwie płatność jest służbowa. Firma płaci. No, proszę Państwa, proszę do przodu. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. No i jestem wolny. O, za 177 km S8. Myślałem, że na A2 zjadę, ale widzę, że jednak GPS na S8 mnie kieruje. A chyba tak i tak jest prawidłowo. Możliwe, że tak będzie szybciej. Co mi tu jeszcze zostało? 2 godziny 26 minut, 261 km. No to jest jeszcze kawałek, jest jeszcze kawałek. I zjazd na MOP w Strzelce. Po prawej stronie za 500 metrów. Zobaczmy, co tam serwują ciekawego. Toaleta mnie interesuje. Przejechałem już 300 km. Wypadałoby rozprostować kości, rozciągnąć mięśnie i odcedzić kartofelki. No widzę, że siusialnia jest. Poprzedni MOP nie miał, co mnie bardzo zdziwiło. Duży, rozbudowany MOP. Stacja Circle K, KFC, a nie skręć było... łagodnie w prawo. Nie było zwykłego WC. Za 200 metrów skręć w zjazd. Dziwna sprawa jak dla mnie. No ale cóż, i tak bywa. Bierzemy tego MOPa. Stanę sobie skręć w zjazd. Koło niebieskich. I zjazd z jedynki z A1 na S8, kierunek Wrocław. Po lewej stronie nie wiem, czy to widać, ale potężny korek. Od wielu kilometrów go już widzę. Myślę, że z 10 km go już widzę. Musiał być jakiś wypadek, ale nie zauważyłem tego wypadku. Zjedź w prawo. Jakoś mnie umknął. Coś strasznego stać w takim korku. Nie wiem, czy mi się wiele razy w życiu zdarzyło. Chyba nie. Zawsze jakoś GPS mnie ściągnął z autostrady, kiedy był taki duży korek. Może raz, dwa. W jakimś takim średnim, ale tutaj ja widzę, że jest ogromny, ogromny. A jesteśmy na obwodnicy Łodzi. Kierunek Wrocław. S8 tablica pokazuje. I zostało mi jeszcze 54 minuty do celu. 83 km. Kolejny wypadek po prawej stronie. Widać korek, ale to już jest zjazd na 12 do Łodzi. Łódź 91. O, a GPS pokazuje 12. Duży, duży korek. O, jaki tam jest na dole duży korek. Szkoda, że nie mogę tego pokazać na kamerze. Coś mam dzisiaj szczęście. Drugi potężny korek ominąłem. I zjazd na Sieradz. Droga krajowa 12. Wiatraki się kręcą, deszczyk sobie pada. Myślę, że przez Sieradz przejadę, bo jest Sieradz 12 Kalisz. Bo mój cel to jest na Sieradzem kawałek, dosłownie parę kilometrów. Trójka. Tak wygląda pokój. Zapalimy światełko. O. Łazienka. Łazieneczka. Proszę Państwa. Czysto, ciepło, fajnie. Jest biurko. Jest woda.
jest łóżko. Zabieram swoje rzeczy. Czas odpoczywać. Hotel Napoleon, Smardzew. Idę coś zjeść do restauracji. Restauracja wewnątrz. A tu menu. No, coś muszę wybrać. Chwilę poszukam. Chyba jednak zdecyduję się na carpaccio z polędwicy wołowej. No zobaczymy. Zrobimy test carpaccio. Droga przed hotelem dosyć ruchliwa. Samochód za samochodem. Idę do pokoju. A to sam hotel. No i frezowania ciąg dalszy. Delikatnie zbiera warstwę aluminium, w tym wszystkim więcej powietrza niż samego metalu. W tych wiórach oczywiście. Około godziny, 45 minut może to zajmie, w zależności od tego, jaka jest prędkość ustawiona. Ja w tej chwili ustawiłem 50%, czyli 1000, maksymalna 2000. Wystarczy. Jakość powierzchni będzie zależała wprost proporcjonalnie od prędkości i obróbki. Koniec. Można wyłączyć. Czas pracy, godzina 8 minut. A tak wygląda urobek. Jeszcze trzeba tylko spłukać i będzie gotowe.